jako pierwsze wystąpienie proszę panią wójt, panią Marię Kaszperek o przedstawienie swojego wystąpienia. Zarząd zaproponował to spotkanie w naszej gminie. Jakkolwiek te warunki lokalowe może nie są zbyt komfortowe, bo sala jest nieduża, ale chcielibyśmy przyjąć państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, witam serdecznie i cieszę się całe prezydium na czele z panem prezesem Agnesem, panią dyrektor z pracownikami, witam serdecznie kolegów, wójtów z gmin członkowskich lokalnych grupy działania. Witam serdecznie pana przewodniczącego, wszystkich państwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie do gminy Czarnoci. To państwo takim najcenniejszym skarbem gminy Czarnoci, może to pierwsze zdjęcie, panie Piotrze, to jest, drodzy państwo, grodzisko Stradowy. To jest coś, co wyróżnia nas spośród wielu, wielu innych gmin. To jest największe nasze bogactwo. Wczesno-średniowieczne grodzisko w Stradowie, które zajmuje obszar około 25 hektarów. Proszę, na ten rok mamy zaplanowane również dużo inwestycji, bo to są sprawy ogromnie ważne. Do tej pory przez te 3 lata udało nam się wykonać około 12 km dróg asfaltowych gminnych. Realizujemy już zagospodarowanie miejscowości w Cieszkowach. Budujemy filię biblioteczną w miejscowości Chałubice. Proszę państwa, w najbliższym czasie, w 2 miesiącach zaplanowana termomodernizacja wszystkich 3 obiektów szkół. I to jest bardzo duże przedsięwzięcie, ale ponadto zaplanowane mamy również budowę 2 nitek wodociągu w przysiłku Podlesie w Zagajowie. Przepompownie dla mieszkańców tamtej części wschodniej Czarnoci. Życzę miłego pobytu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani za piękną i szczegółową prezentację gminy, terenu. W centrum miejscowości Cieszkowy. 21 lipca uczestnictwo lokalnej grupy działania Perły Fonicia w pikniku rodzinnym w Woszczyku oraz w imprezie promocyjnej Festiwal Smaków w Nowym Korczynie Pingoliada 2013. 22 lipca, 25 lipca były świadczone usługi doradcze w ramach działania wdrażanej lokalnej strategii rozwoju z zakresu odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty we wszystkich gminach należących do obszaru działania LGD. 28 lipca uczestnictwo lokalnej grupy działania Perły Fonicia w pikniku rodzinnym z okazji 150-lecia powstania nazwy miejscowości w Sielcu Polonii. 30 lipca złożyliśmy w biurze SBR-u wniosek o płatność w ramach działania, funkcjonowanie lokalnej grupy działania dla 10 już etapu operacji. Witold Murawiec, wójt gminy Olesno. No to są niewielkie kwoty, więc one, no mogłyby być troszeczkę, powiedzmy, łatwiejsza procedura, ale to ona już nie wynika stricte, powiedzmy, tutaj z naszych rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o lokalną grupę działania, tylko tych przepisów, powiedzmy, które są jak gdyby ponad nami. Na pewno są o wiele łatwiejsze niż inne, w sensu stricte w prawie, jest o wiele łatwiej tutaj te środki dostać. Natomiast no, no jesteśmy tutaj w tym okresie takim, że no niestety to muszę powiedzieć, że biurokracja zaczyna tutaj coraz bardziej zwiększać i coraz trudniej jest, ale de facto one są i tak łatwiejsze w stosunku, powiedzmy, do innych programów. Praktycznie wszyscy członkowie tego naszego stowarzyszenia LGD to są w zasadzie gminy wiejskie. Tych dochodów własnych mamy niewiele i możliwość pozyskiwania takich środków na stowarzyszenia, czy na LZS-y, czy na straże pożarne, no to jest naprawdę tutaj duży taki zaszczyt i powód dla naszych tutaj środowisk.